Wyobraź sobie temperaturę 100 stopni Celsjusza, ciśnienie ponad 1000 atmosfer, grawitację 400 tysięcy razy silniejszą niż na Ziemi, tło promieniowania dziesiątki tysięcy razy wyższe niż na Ziemi, całkowity brak światła widzialnego i tlenu. Możesz również wyobrazić sobie temperaturę poniżej minus 30 stopni Celsjusza, głębokość ponad 3 km w czerwiach planety, kwasy, słone środowiska, rozrzedzoną atmosferę i prawie całkowity brak wody. Czy wiecie, co jest wspólnego w tym wszystkim? To, że we wszystkich tych warunkach istnieje życie na planecie Ziemia. Często można usłyszeć, że planeta Ziemia jest idealnym miejscem do życia. Taką oazą wśród trylionów innych, pustynnych, śmiertelnie zagrażających życiu planet. Ziemia ma optymalną odległość od Słońca, dlatego temperatura na naszej planecie w wielu miejscach jest bardzo wygodna dla żywych istot. Mamy optymalny skład atmosfery, wodę, pole magnetyczne i warstwę ozonową, które chronią nas przed promieniowaniem słonecznym. Ale jeśli dobrze zastanowić się nad tym wszystkim, to można dojść do wniosku, że teza Ziemia jest idealnym miejscem do życia jest całkowitym absurdem. Argumentacja, której opiera się jedynie na dobrze znanym błędzie logicznym. W rzeczywistości wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane oraz interesujące. O tym właśnie porozmawiamy w tym filmie. Staramy się szukać egzoplanet podobnych do Ziemi z nadzieją znaleźć tam jakieś ślady życia. I w tym jest logika. Podam jednak przykład jednej ciekawej tezy, opartej na faktach. Ale najpierw zobaczmy, w jakich warunkach żyją niektóre organizmy na planecie Ziemia. Jest takie stworzenie. Żelazny ślimak. Mieszka na głębokości ponad 2 km pod wodą w pobliżu kominów hydrotermalnych. Są to źródła hydrotermalne na dnie oceanów, które, podobnie jak wulkany, wyrzucają gorącą wodę do 400 stopni Celsjusza zamiast lawy. Ta woda w składzie ma dużo siarczków metali, czyli związku metali, w tym przypadku żelaza, niklu i miedzi, z siarką. Ślimak ten mieszka w pobliżu takich gorących źródeł i normalnie się czuje. Ciekawe jest to, że jest to jedyny znany organizm, jednym z materiałów szkieletu którego są siarczki żelaza, czyli ma taką oryginalną żelazną zbroję. Jednym ze źródeł energii dla ludzi jest żywność zawierająca białka, węglowodany i tłuszcze. Ale ten ślimak w jelicie ma tylko siarczki żelaza, a bakterie żyjące w jelitach tego ślimaka przetwarzają je poprzez chemosyntezę w związki organiczne, które wchłania ten ślimak i dostarcza sobie energię dla funkcjonowania organizmu. To znaczy, żywności w zwykłym znaczeniu tego słowa ten ślimak nie potrzebuje. W pobliżu takich źródeł życie po prostu się roi. Gęstość organizmu jest średnio dziesiątki, a nawet setki tysięcy razy większa niż otaczające dno oceanu. Te wszystkie organizmy w ogóle nie potrzebują promieniowania słonecznego, ponieważ nie przenika ono na taką głębokość. Niektóre organizmy nawet nie potrzebują tlenu. Ale nawet tam odkryto jedyny organizm, który otrzymuje energię podczas fotosyntezy nie od Słońca, ale od słabego świecenia tych gorących źródeł. Niektórzy naukowcy uważają, że w takich warunkach pojawiło się życie na planecie Ziemia. To było życie na głębokości ponad 2 km. Opuśćmy się poniżej, a tam znajdziemy ryby, które żyją na głębokości ponad 8000 metrów. Ale co tam? Nawet na dnie rowu Mariańskiego żyje wiele organizmów, a jest to głębokość około 11 km i ciśnienie ponad 1000 atmosfer. I to tylko to, co wiemy. Głębie oceanu są bardzo słabo zbadane. Jezioro Wostok, które znajduje się na Antarktydzie na głębokości 4 km pod warstwą lodu, obejmuje obszar wielkości województwa małopolskiego i jest izolowane od świata zewnętrznego od ponad 10 milionów lat. Nie wiemy, jakie organizmy mogą tam istnieć.
Istnieje też jezioro z czystego asfaltu. Nawet w nim żyje mnóstwo organizmów. Nie tak dawno temu nicienie znaleziono na głębokości 3600 metrów pod ziemią. Prawdopodobnie teraz wiele z Was myśli o niesporczakach, które mogą przetrwać w ekstremalnych warunkach, ale istnieje jeszcze taki mniej znany organizm Deinococcus radiodurans, który łatwo toleruje warunki próżni, zimna, odwodzenie, kwasów i do tego wiśnia na torcie. Człowieka można zabić dawką promieniowania wynoszącą 5 gray, a ta bakteria może wytrzymać 15 tysięcy gray. Ale prawdopodobnie najbardziej imponujący będzie następny fakt. 3 lata temu odkryto życie w gigantycznych kryształach selenitu. Mikroorganizmy znajdowały się w kryształach przez około 60 tysięcy lat w stanie geolatencji, czyli pozostawały żywotne, ale nie wykazywały aktywności. Stwierdzono, że bakterie, wirusy i archeony wykorzystywały tlenek miedzi, mangan, siarczki i żelazo do przetwarzania. Przetwarzanie tych substancji dostarcza im energię dla podtrzymania życia. Wyobraźcie sobie, jak wiele jeszcze nie wiemy o życiu na Ziemi. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, poszukajcie informacji ze słowem ekstremofile. A teraz ciekawa teza, o której wspominałem powyżej. W Układzie Słonecznym istnieją warunki, które są o wiele bardziej sprzyjające dla życia niż warunki, w których niektóre organizmy żyją na Ziemi. I to jest potwierdzone przez fakty. W naszej galaktyce znajduje się od 200 do 400 miliardów gwiazd. Wyobraź sobie liczbę planet i księżyców tych planet. Może ich być o rząd wielkości więcej. Nie tak dawno temu naukowcy zrewidowali liczbę galaktyk w obserwowalnym wszechświecie. Teraz liczba galaktyk szacuje się na 2 biliony. I to tylko w obserwowalnym wszechświecie. Nie wiadomo, jak duży jest nasz wszechświat. Ale nie o tym rozmowa. Dla nas, dla ludzi, planeta Ziemia jest rajem wśród innych planet nie dlatego, że jest niby stworzona do życia, ale dlatego, że po prostu pojawiliśmy się w tych warunkach. Ludzie często mylą ten związek przyczynowy, mówiąc, że Ziemia jest niby stworzona dla nas. Ale nie, przeciwnie. Pojawiliśmy się w tych warunkach i wydaje nam się, że tak jest. Gdybyśmy pojawili się na Wenus i przystosowali się do życia na niej, uznalibyśmy Wenus za raj, a Ziemię za śmiertelne miejsce. Jeśli jakieś inteligentne stworzenia pojawią się w głębokich jaskiniach na Marsie i nigdy nie będą miały dostępu do powierzchni, wówczas uznają ciemne jaskinie za idealne miejsce do życia, a dostęp do powierzchni oznaczałby śmierć. I nie mamy powodu myśleć, że życie nie może się pojawić na jakichś planetach tylko dlatego, że nie są one podobne do Ziemi. W rzeczywistości po prostu nie wiemy. Jesteśmy po prostu ograniczeni tylko przykładem Ziemi. Życie może pojawić się na każdej z planet i księżyców tych planet. Nawet na gwiazdach. I trzeba przyznać, że to brzmi szalenie. Nieprawdopodobnie. Jakbym był jakimś szalonym fanatykiem, który wierzy w najbardziej bzdurne hipotezy. Tak naprawdę jestem sceptycznie nastawiony do wszystkiego bez zbytniego fanatyzmu, ale mogę luźno pogadać na ten temat. Dlaczego nie? Najpierw rozróżnimy fakty od założeń. Znamy tylko jedną planetę, na której pojawiło się życie. Nie ma dowodu na istnienie życia pozaziemskiego. Jakoś nagram film o UFO i paleoastronautyce i dlaczego nie jest to żaden dowód na istnienie życia pozaziemskiego. Życie na naszej planecie opiera się na węglu. Nośnikiem informacji genetycznej są cząsteczki DNA i RNA. Nie znamy innych form życia, a tym bardziej na innych planetach. Oto takie fakty. Być może życie pozaziemskie wcale nie istnieje. To jest założenie. Ale pogódźcie się, bardziej interesujące jest założenie, że życie, a nawet rozum, istnieją gdzieś poza Ziemią, w różnych częściach naszego wszechświata. Właśnie o tym teraz pogadamy. Pamiętajcie, że nie mówię czegoś na pewno, po prostu buduję założenie w oparciu o moją skromną wiedzę. Fakty słyszeliście powyżej. Teraz argumentuję tezę o tym, że życie może pojawić się wszędzie. W
Warto jednak od razu wspomnieć, że poszukiwanie życia na planetach podobnych do Ziemi nie jest pozbawione sensu i logiki, ponieważ przynajmniej rzetelnie wiemy, że życie już raz pojawiło się na jednej z takich planet. Ale to nie wpływa na założenie, że życie może powstać wszędzie. Nie wpływa to również na założenie, że życie istnieje tylko na planecie Ziemia. Które z nich jest prawdą, nie zamierzam się twierdzić na pewno. Powiedzenie czegoś bez dowodów to pustosłowie i głupota, ale spróbujmy pogadać na ten temat. Czym w ogóle jest życie? Intuicyjnie to rozumiemy. Nie będę cytować sformułowania z Wikipedii, ale podam definicję życia od NASA, która została opracowana w celu poszukiwania życia pozaziemskiego. Życie to samowystarczalny system chemiczny zdolny do darwinowskiej ewolucji. Na razie zaczniemy od tego sformułowania. W tych słowach samowystarczalny system chemiczny leży jeden interesujący szczegół. Życie na Ziemi opiera się na węglu. Jakieś białka z aminokwasami mające w składzie węgiel są małymi cegłami bardziej złożonych struktur, takich jak narządy ludzkie, liście roślin, rogi, kopyta i wszystko, z czego składa się żywy organizm. Ale jest całkiem możliwe, że tak złożone struktury mogą nie opierać się na węglu, ale na innych pierwiastkach chemicznych. Głównym konkurentem węglowej formy życia jest życie na bazie krzemu. Znajduje się w tej samej grupie układu okresowego co węgiel, więc ich właściwości są podobne. Ale atomy krzemu mają większą masę i większy promień. Trudniej tworzą wiązanie kowalencyjne, co może zakłócać tworzenie biopolimerów, czyli białek, kwasów nukleinowych, polisacharydów, no i ligniny, z której składa się drewno lub słoma. Ponadto związki krzemu nie są tak różnorodne jak związki węgla. Ale z drugiej strony związki na bazie krzemu mogą istnieć w bardzo wysokich temperaturach. Każdy z nas przynajmniej raz w życiu obserwował proces denaturacji białka, na przykład podczas przygotowania jajecznicy. Właśnie z powodu denaturacji białka złożone organizmy biologiczne nie tolerują wysokich temperatur, po prostu umrą, a życie oparte na krzemie mogłoby istnieć w warunkach setek aż do 1000 stopni Celsjusza. Więc jakaś Wenus mogłaby być rajem dla takiego organizmu. W atmosferze Wenus są chmury kwasu siarkowego, a życie oparte na krzemie może być odporne do tego kwasu, a także do wysokiego ciśnienia. Krótko mówiąc, Wenus jest całkiem odpowiednia dla krzemowych form życia. Oczywiście nie chcę tym powiedzieć, że na Wenus istnieje życie, po prostu daję przykład. Nawiasem mówiąc, niektóre organizmy na Ziemi tworzą struktury oparte na krzemie. Na przykład okrzemki, które wytwarzają prawie połowę całego tlenu na Ziemi. Promienice tworzą piękne szkielety wykonane z krzemu. Krzem jest tylko przykładem. Życie może być oparte na azocie, arsenie, siarce itd. I każdy z tych pierwiastków ma swoje własne unikalne właściwości. Na Ziemi życie potrzebuje wody jako rozpuszczalnika. Ale kwasy, takie jak kwas siarkowy, mogą też działać jako rozpuszczalnik i do tego działać przy wyższych temperaturach. Amoniak, fluorowodór, metan i etan mogą również zastępować wodę, co pozwoliłoby istnieć życiu alternatywnemu w warunkach wysokiego ciśnienia i bardzo niskich temperatur, np. na Tytanie. Jeśli wziąć 16 grupę z układu okresowego pierwiastków chemicznych, można kombinować zastępowanie tlenu w składzie cząsteczek innymi pierwiastkami. Woda, H2O, siarkowodór, H2S, selenowodór, H2-selen, telurowodór, H2-telur itd. To samo z tlenem, którym oddychamy. Można zastąpić w ten sam sposób. Tlen O2, siarka S2, selen 2, telur 2 itd. Ta grupa jest nawet nazywana tlenowce. Oczywiście trudno nam sobie wyobrazić, jak to jest oddychać podobnymi pierwiastkami i istnieć w rozpuszczalnikach takich jak kwas siarkowy. Dla nas to wszystko jest śmiertelne. Właśnie o to chodzi, że oddychanie powietrzem i interakcja z wodą mogą być śmiertelne dla jakichś kosmitów. Bo nie fakt, że życie pozaziemskie istnieje w oparciu o tę samą chemię, co na Ziemi. DNA, miejsce, w którym przechowywane są informacje o żywym stworzeniu, można zastąpić innymi podobnymi cząsteczkami.
Takie informacje można nawet zapisać przy użyciu całkowicie egzotycznych metod, takich jak pewnego rodzaju dipole. Reakcje chemiczne, które mogą wystąpić z kombinacjami wszystkich powyższych pierwiastków, są dla nas niewyobrażalne. Mogą nadać stworzeniom opartym na takiej chemii niewyobrażalne właściwości. Trudno nawet sobie wyobrazić, jak mogłoby wyglądać takie życie. Mogą to być gigantyczne, podobne do chmur stworzenia żyjące w gęstej atmosferze gazowych gigantów, takich jak Jowisz. Może to być podziemny świat zamieszkały przez podobne do kryształu nieruchome stworzenie o bardzo powolnym metabolizmie, dzięki czemu mogą żyć setki tysięcy lat, lub odwrotnie. Mogą być stworzeniami żyjącymi zaledwie kilka sekund w ekstremalnych warunkach niektórych gwiazd. Może to być pojedynczy organizm wielkości całej planety, coś w rodzaju oceanu w powieści Solaris Stanisława Lema. Chcę jedynie powiedzieć, że życie pozaziemskie może być wcale niepodobne do życia ziemskiego, mieć zupełnie inny skład chemiczny, a zatem nie potrzebuje takich warunków do życia, jakie mamy na Ziemi. Jednym z najczęstszych nieporozumień jest to, że inteligentne życie, kosmici, powinni wyglądać podobnie do ludzi. Głowa, oczy, nogi, ręce itd. To nieporozumienie wynika z niezrozumienia działania ewolucji oraz z faktu, że kultura masowa narzuca nam to. Ale ewolucja po prostu nie ma żadnego celu. Jest tylko procesem. Procesem losowym i bezsensownym. Ewolucja nie dąży do tego, aby zrobić organizmom oczy, uszy, nos, mózg, umysł itd. Wszystko jest znacznie prostsze. Wszyscy inni, którzy nie mieli tego w takich samych warunkach istnienia, po prostu nie przeżyli. Pozostali tylko losowo zmutowani z pełnymi właściwościami organizmy i przekazały te właściwości potomkom, bo te właściwości dali tym organizmom przewagę do przetrwania, a nie bo tak chciała ewolucja. Rozum nie jest celem ewolucji, jest losową właściwością uzyskaną w trakcie ewolucji, podobnie jak wszystko inne. Wszyscy inni, którzy nie mieli tych właściwości w określonych warunkach, po prostu nie przeżyli. Niektóre stworzenia na Ziemi prawie się nie zmieniły przez setki milionów lat, ponieważ nie potrzebują tego. Oni jedynie zdolni do przetrwania w warunkach, w których żyją. Jeśli takie warunki będą utrzymywane przez tryliony lat, stworzenia te nie staną się inteligentne, pozostaną bez żadnych zmian. Wyobrażać sobie, że na jakiejś obcej planecie żyją inteligentne, humanoidalne stworzenia, jest to samo, co wyobrażenie sobie planety, na której żyją stworzenia podobne do żyrafy lub stworzenia podobne do jeżozwierza. Ale nawet na planetach, w których warunki są prawie takie same, ewolucja może pójść zupełnie inną drogą, a stworzenia inteligentne raczej nie będą mieć żadnego podobieństwa do ludzi. Nawiasem mówiąc, dlatego różne historie o ludziach, którzy rzekomo widzieli kosmitów, czy rzekomo mieli z nimi kontakt, a następnie opisują ich jako stworzenia humanoidalne, jest to dowód, że kłamią i robią to świadomie lub z powodu zaburzeń psychicznych, omamów. Ale ci, którzy słabo rozumieją proces ewolucji, postrzegają to wręcz przeciwnie, jako pewien rodzaj dowodów, nie podejrzewając, że to odwrotnie jest dowodem na to, że ci ludzie nic nie wiedzieli. To była rozgrzewka, mówiłem o dość dobrze znanych rzeczach. Zróbmy bardziej szalone przypuszczenie. Pamiętacie sformułowanie od NASA? Życie to samowystarczalny system chemiczny zdolny do darwinowskiej ewolucji. Ale co, jeśli samowystarczalny system chemiczny nie jest zdolny do darwinowskiej ewolucji lub sam kontroluje ten proces? Trudno to sobie wyobrazić, ale spróbujmy to zrobić. W tym miejscu warto byłoby najpierw wyjaśnić, czym jest entropia, teoria chaosu. W przeciwnym razie poniższe słowa mogą wydawać się bzdurami. Ale pominę to, nie robię tego filmu, aby coś udowodnić. Po prostu robię przypuszczenie i zdaję sobie sprawę z tego, że to może nie mieć żadnego związku z rzeczywistością. Nie traktujcie to na poważnie. Powiedzmy, ten film to taka moja rozmowa z przyjacielem, której nikt nie powinien był usłyszeć. Powstanie życia, abiogeneza, jest jedną z najważniejszych zagadek wszechświata. No, niby wiemy, że wymaga to energii, obecności pewnych cząsteczek i rozpuszczalnika, takiego jak woda.
Nie wiadomo dokładnie, jak to się wydarzyło. Powiedzmy w wodzie w wyniku jakiejś reakcji chemicznej. Lub jakieś meteoryty przyniosły jakieś cukry na Ziemię. Pojawiły się rybozymy, mogły przechowywać informacje genetyczne i katalizować syntezę własnych kopii. A następnie pojawił się RNA, DNA, wszystko zaczęło się mnożyć, odbierać się poprzez dobór naturalny, w wyniku czego po 4 miliardach lat siedzimy i oglądamy YouTube'a. To znaczy, powiedzmy, że miał miejsce taki losowy proces. Faktycznie tych pierwszych pojedynczych cząsteczek nie można uznać za życie. Wyglądają podobnie jak wirus poza komórką, nie pokazują oznak życia, jak wirion lub jakieś wiroidy. Ale jeśli takie procesy zachodzą przypadkowo, dlaczego nie założyć, że w chaosie losu mogą wystąpić bardziej złożone procesy? Co, jeśli daleko we wszechświecie byli takie warunki i takie reakcje chemiczne, że po pewnym losowym wyładowaniu elektrycznym ożyła pewna struktura chemiczna, bardziej złożona niż cząsteczka RNA i która przeżyła jeszcze przez pewien czas, po czym zmarła? Albo ta struktura była jeszcze bardziej złożona, tak bardzo, że mogła nawet poruszać się w losowym kierunku. Czy można to uznać za życie? Podobnym obiektem nazywają mózg Boltzmana. Ale ta struktura jest zbyt skomplikowana. Prawdopodobieństwo, że się pojawi takie coś, jest strasznie małe. Mówię o prostszych strukturach. Może przypadkowo pojawiają się w różnych częściach wszechświata. Podtrzymują swoje życie przez pewien czas, po czym umierają, nie pozostawiając po sobie nic, żadnych potomków. Jeśli przypadkiem znajdziemy takie coś, uznamy to za żywe stworzenie. Można pomyśleć też w innym kierunku. Co, jeśli gdzieś ewolucja darwinowska już się skończyła? Wszystkie stworzenia wymarli, pozostali tylko niektóre wysoko rozwinięte stworzenia, które nie rozmnażają się, ale podtrzymują życie, zastępując organy biologiczne syntetycznymi, czyli takie półcyborgi, którzy nie umierają z powodu chorób i starości i żyją, rozwijając swoją cywilizację. W końcu to także życie. Nie fakt, że ewolucja darwinowska jest potrzebna do jego podtrzymania. Dlatego ewolucja darwinowska w sformułowaniu od NASA może być zbyteczna. Teraz usuńmy ostatni element z tego sformułowania. Życie jest samowystarczalnym systemem chemicznym. Usuwamy koncepcję samowystarczalnego systemu chemicznego. Wyobraź sobie dysk twardy, pendrive, który tętni życiem. Wirtualnym życiem. Samoświadoma sztuczna inteligencja, która tworzy swoje światy w świecie wirtualnym. Lub poziom jej inteligencji jest tak wysoki, że ich działania nie mogą być zrozumiane przez nasz biologiczny mózg. Co, jeśli jakaś cywilizacja rozwinęła się tak bardzo, że zdigitalizowała swoją świadomość i wdrożyła jej do wirtualnego świata, umieszczając centrum danych z dyskami gdzieś w pobliżu prawie nieograniczonego źródła zasilania, lub puściła go w swobodny dryf po przestrzeni międzygwiezdnej, otrzymując energię z kilku kilogramów antymaterii, czego wystarczy na miliardy lat, lub stworzyły kolonie robotów, które są samoświadome i latają z planety na planetę, kolonizując ich i tworząc własne kopie, mnożąc się wykładniczo. Okej, to wszystko jest oczywiście interesujące, ale porozmawiamy o naprawdę szalonych rzeczach. Pająk, który tka sieć w domu, nie odróżnia dom człowieka od reszty natury. Nie klasyfikuje, że to jest dom, to jest człowiek, a to drzewo i mucha. Nie myśli o tym. W sumie nawet nie ma czym myśleć w porównaniu do człowieka. Podobnie jak żaba, która przypadkowo wskoczyła na autostradę. Nie rozumie, że ta autostrada została stworzona przez człowieka. Czy też gryzonie, jakieś myszy, mogą niszczyć żniwa w magazynach lub przenikać do domu człowieka i jeść jego jedzenie. Ale mysz nie rozumie, że to wszystko zrobił człowiek. Dla niej to wszystko jest naturą. Nie można jej wytłumaczyć, że szkodzi człowiekowi przez te działania. To jest tak jak wyjaśniać dziecku mechanikę kwantową. Nasz intelekt jest oczywiście bardziej rozwinięty od tych stworzeń. Ale co, jeśli istnieje intelekt, który jest o kilka rzędów wielkości skuteczny od naszego i my jesteśmy na poziomie rozwoju jakiegoś robaka dla stworzeń posiadających taki intelekt? Interesujące jest to,
że nie będziemy w stanie odróżnić działań takich stworzeń od natury. Tak jak żaba nie może odróżnić autostrady od bagna, nie rozumie, że autostrada została stworzona przez człowieka. Jest na tyle niedorozwinięta umysłowo, że w ogóle nie można jej tego wyjaśnić. W żadnym wypadku nigdy tego nie zrozumie. Tak samo my możemy nie odróżnić działań jakichś stworzeń od natury. Być może te stworzenia eksplodują gwiazdy, aby wygenerować energię i stworzyć pewnego rodzaju pierwiastki chemiczne. A my uważamy, że ta gwiazda zamieniła się w supernową, ponieważ nie była w stanie podtrzymywać fuzji termojądrowej i zapadła się pod wpływem grawitacji. Być może tworzą kwazary, a my uważamy, że to czarna dziura rozrywa gwiazdy. To tylko przykłady, nie trzeba traktować ich poważnie, ponieważ jestem niedorozwinięty dla takich stworzeń, jak dla nas żaba. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie i zrozumieć, do czego są zdolne, dlatego jestem zmuszony podawać przykłady z mojego ograniczonego mózgu. Być może istnienie pól, takich jak elektromagnetyczne, grawitacyjne, gluonowe itd., jest przejawem działalności tych stworzeń. Możliwe, że tworzą galaktyki lub całe wszechświaty, ale nigdy tego nie zrozumiemy. Być może jest to Bóg, stwórca, architekt, wyższa inteligencja. Tutaj każdy może interpretować to jak chce. Każdy ma swoje zdanie na ten temat. Być może ten świat jest tworzeniem, symulacją lub czymś innym stworzonym przez takie stworzenie lub stworzenie. Ale nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć i być może nigdy nie będziemy w stanie to zrozumieć. Być może takie super istoty istnieją w wyższych wymiarach i teraz patrzą na ciebie z odległości 1 metra. Ale po prostu nie będziesz w stanie tego zrozumieć, ponieważ wyższe wymiary nie są dla ciebie dostępne. Być może sam wszechświat jest żywą, samoświadomą istotą. Być może wszystko jest o wiele bardziej skomplikowane, do tego stopnia, że nigdy nie zrozumiemy tego w żadnych okolicznościach, ponieważ nie można sobie tego wyobrazić, opisać językiem lub matematyką. Za mało wiemy o wszechświecie. Nasze odkrywanie tego świata dopiero się rozpoczęło. W tym filmie chciałem tylko powiedzieć, że nasze pomysły na temat życia pozaziemskiego mogą się radykalnie różnić od tego, jak naprawdę wszystko jest w rzeczywistości. Co tak naprawdę myślę o życiu pozaziemskim? Mam następujące zdanie. Richard Feynman powiedział kiedyś: czego nie mogę odtworzyć, tego nie rozumiem. I myślę, że dopóki nie dowiemy się dokładnie, jak powstało życie na Ziemi, jeśli nie powtórzymy tego in vitro, to do tego czasu będziemy raczej słabo rozumieć życie pozaziemskie. Uważam, że musimy najpierw dokładnie zrozumieć, w jaki sposób życie powstało na Ziemi, aby budować bardziej prawdopodobne hipotezy na temat życia pozaziemskiego. Założyłem, że naukowcy mówią o tym temacie tak, jakbyśmy już rozumieli prawie wszystko. Ale jeśli mają rację, główna hipoteza o pochodzeniu życia jest poprawna, to można wywnioskować, że pojawienie się życia jest strasznie mało prawdopodobnym wydarzeniem. Oczywiście wnioskować mając tylko jeden przykład nie warto, ale mam argument. Przez 4 miliardy lat istnieją wszystkie warunki do pojawienia się życia na Ziemi. Ale życie nie powstaje, nowe organizmy nie pojawiają się. Pojawiły się raz i wszystkie organizmy wyewoluowały z tego pierwszego stworzenia, sądząc po sekwencjonowaniu kodu genetycznego. Na tej podstawie można założyć, że pojawienie się życia jest mało prawdopodobnym wydarzeniem. W przeciwnym razie za 4 miliardy lat pojawiłyby się co najmniej kilka innych organizmów, z którymi nie mielibyśmy wspólnego kodu genetycznego, nie mielibyśmy wspólnych przodków. Ale oni nie powstają. Ogólnie rzecz biorąc, temat pochodzenia życia ma więcej pytań niż odpowiedzi. I nawet nie mówię o tym, jak małe jest prawdopodobieństwo pojawienia się organizmów wielokomórkowych, ponieważ sądząc po liczbie organizmów jednokomórkowych, jest to również mało prawdopodobny proces. Tutaj można również wspomnieć pojawienie się kilku sposobów na reprodukcję i jakie jest prawdopodobieństwo ich pojawienia się. A najciekawsze jest prawdopodobieństwo pojawienia się intelektu, takiego jak ma człowiek. Sądząc po tym wszystkim, są to tak mało prawdopodobne procesy, że pojawienie się życia jest albo wyjątkowym wydarzeniem we wszechświecie, albo niezwykle rzadkim. Nie mówiąc już o pojawieniu się rozumu.
To wydaje się prawdopodobne i wyjaśnia, dlaczego nie znajdujemy życia pozaziemskiego we wszechświecie. Ale z drugiej strony wszechświat jest zbyt identyczny we wszystkich miejscach. Kilka rodzajów galaktyk, gwiazd, planet, księżyców planet i wszechświat jest przepełniony tym wszystkim. To znaczy natura, wszechświat, nie może stworzyć zbyt dużej różnicy warunków. I jest to argument za istnienie życia pozaziemskiego. Ponieważ w wielu miejscach we wszechświecie zachodzą wszystkie te same procesy, które miały miejsce na Ziemi podczas pojawienia się życia. A jeśli wspomnieć wszystko, co powiedziałem w tym filmie, prawdopodobieństwo wzrasta jeszcze bardziej. Krótko mówiąc, jest to bardzo trudne pytanie, ale cholernie interesujące. Boję się nawet wyobrazić sobie, jakie emocje przeżyję, jeśli nagle okaże się, że gdzieś znajdzie się życie pozaziemskie, szczególnie poza Układem Słonecznym. A jeśli okaże się, że te stworzenia posiadają rozum, to będzie totalne wysadzenie mózgu. Generalnie myślę, że życie pozaziemskie istnieje, ale jego występowanie jest bardzo mało prawdopodobne, a obecność rozumu jest albo unikalną, albo niezwykle rzadką właściwością w całym wszechświecie. Ale jeśli znajdziemy takie stworzenia, najprawdopodobniej nigdy nie będziemy w stanie zobaczyć ich na żywo. W ogóle nigdy. Będzie można się z nimi skontaktować za pomocą na przykład fal radiowych. Poruszanie się nawet między układami gwiezdnymi jest zbyt skomplikowanym technicznie i zbyt zagrażającym życiu procesem. Nie mówiąc już o poruszaniu się po galaktyce. Tak czy inaczej, zakończę film jednym popularnym cytatem Artura Clarka. Istnieją dwie możliwości. Albo jesteśmy sami we wszechświecie, albo nie. Obie są równie przerażające.